Witam Was, jest on Bartek i dzisiaj przed sobą mam nową opaskę od Sony, czyli Smartband Talk. No w sumie nowa to tak w cudzysłowie powiedziane, ponieważ ten produkt został zaprezentowany na targach IFA w roku 2014. I to, co przede wszystkim wyróżnia ten produkt na tle innych takich inteligentnych opasek, to to, że mamy tutaj możliwość prowadzenia rozmów właśnie z poziomu tej opaski, a także opaska jest wyposażona w ekran E-Ink o przekątnej 1,4 cala. Samo oznaczenie modelu, czyli SWR30. Unboxing będzie naprawdę bardzo szybki i bardzo prosty. To jest sama opaska. Tutaj jest ona umieszczona na takim plastikowym stelażu, jak możecie zobaczyć. No i ściągamy ją sobie oczywiście z tego jakby stelaża. Wysuwamy. No i to jest sama opaska. Jej waga, muszę powiedzieć, że jest dość lekka, a samo wykonanie w zasadzie bardzo podobne do tego jakby pierwowzoru, czyli pierwszej wersji Smartband. Dalsza część zestawu to podejrzewam, że będzie właśnie tego typu króciutki kabel micro USB. Dla mnie to jest ogromna wada, ponieważ jakbyśmy chcieli sobie do jakiejś wtyczki to podłączyć do gniazda właśnie sieciowego, no to niestety możemy mieć pewien problem właśnie, ponieważ ten kabel jest za krótki. Ale na szczęście jest to złącze micro USB, tak więc jest to standard taki właśnie dla kabli, więc kabelek można sobie po prostu dokompletować. No i dalsza część to jest oczywiście instrukcja w różnych językach. Dobra, przejdźmy sobie może do samego uruchomienia opaski, czyli podejrzewam, że tutaj jest przycisk Power, tak więc przytrzymam sobie dłużej przycisk. Opaska zawibrowała, tak więc poczekajmy sobie chwilkę, aż nam się tutaj wszystko wczyta. No i tak, jestem już po konfiguracji. Z opaską był pewien problem, ponieważ poprzedni tester po prostu nie przywrócił opaski do ustawień fabrycznych, dlatego ona nie chciała się połączyć. Dopiero po jakichś 3 minutach próby połączenia właśnie opaski za pomocą NFC z Note'em Edge na szczęście się udało. Opaska przywróciła się samoczynnie do ustawień fabrycznych. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy już informację, że jest połączona. Natomiast chcę sobie pobrać aktualizację oprogramowania, więc muszę ją dosłownie za chwilkę podłączyć, ponieważ na 15% baterii tej aktualizacji już po prostu opaska wykonać nie może. A co do samej aplikacji, muszę przyznać, że jest całkiem gustownie zaprojektowana. Mamy tutaj kilka ustawień, czyli inteligentny alarm, powiadomienia, połączenia przychodzące, tryb nie przeszkadzać, więc takie podstawowe rzeczy. Potem mamy ekran właśnie z naszymi doinstalowanymi aplikacjami. Ja w tym momencie nic nie mam tutaj doinstalowane. No i jak to dla opasek Smartband, również mamy do dyspozycji aplikację LifeLock, którą już dla Was jakiś czas temu testowałem. No i tak to właśnie wygląda. W kwestii rozpakowania oraz pierwszego uruchomienia, dość niełatwego uruchomienia opaski Smartband, tak, to będzie na tyle, tak więc ja ją podłączam zaraz do ładowarki i pobieram aktualizację do oprogramowania, a Was zapraszam na pierwsze wrażenia właśnie związane z tą opaską, więc myślę, że będą one całkiem rozległe, ponieważ jestem ciekawy, ile właśnie z takim ekranem E-Ink i baterią o pojemności 70 mAh ta opaska po prostu będzie w stanie wytrzymać i jaka jest oczywiście jakość rozmów prowadzonych przez to urządzenie. Dziękuję Wam za uwagę, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie. We'll be right back.